Dzień dobry, nazywam się Joanna Ludkiewicz, jestem właścicielką marki kosmetycznej Hocus Pocus. Są to produkty naturalne, stworzone z aktywnych substancji, przebadane aparaturowo, skuteczne w leczeniu pewnych kondycji skórnych, jak trądzik różowaty, przebarwienia, gojenie po laserze. Można je stosować również na świeży tatuaż. I tym właściwie wyróżniamy się na rynku, że jesteśmy pierwszą na rynku marką premium, która również może być użyta do pielęgnacji tatuażu. Jest trudno, trzeba mieć pomysł na markę, na siebie. Jest trudno głównie z tego powodu, że jest masę w Polsce, zwłaszcza marek kosmetycznych, które są dobrej jakości, które również są naturalne i które pojawiają się tak naprawdę jak grzyby po deszczu zewsząd. To jest trudne, konkurencja. Ale pomysł, wyróżnienie się, jakość, myślę, że na pewno się obroni. Nie. To jest konieczność. W momencie, kiedy kosmetyki były już gotowe, nasz e-commerce był gotowy do tego, żeby go wdrożyć i zacząć przez niego sprzedawać. Bardzo ważne jest pozycjonowanie strony, wybicie się w mediach społecznościowych, ale też w wyszukiwarkach. Korzystamy z różnych typów reklamy, również takiej tradycyjnej, w prasie, liczymy na publikacje, na to, że ktoś nas zauważy, będzie opowiadał o naszej marce. I e-commerce na początku wydawał się dla mnie czarną magią, ale warto było się troszeczkę zagłębić, czym jest SEO, czym jest pozycjonowanie, tak żeby mieć chociaż podstawowe rozeznanie w temacie. Myślę, że każdy właściciel marki powinien na to zwrócić uwagę. Tak, żeby się orientować w podstawowych rzeczach w e-commerce, jak pozycjonować stronę i produkty. Właśnie wspomniałam o tym przed chwilą, że taką bardzo ważne jest to, żeby orientować się w podstawowych rzeczach. Wtedy firmy, które budują strategię, które mówią o rzeczach zupełnie dla nas nowych, niezrozumiałych, będą musiały być merytoryczne, tak żebyśmy im zaufali. Ponieważ osobie, która się zupełnie nie orientuje, czym jest e-commerce, można wszystko wcisnąć, zrobić na tym dobre pieniądze, mówiąc wprost, oszukać taką osobę. Więc na to bym uważała i podstawowa wiedza, nawet na podstawowym poziomie z e-commerce'u daje nam pewną ochronę i wtedy też możemy orientować się w tematach e-commerce'owych i bardzo dużo nam to ułatwi.